Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest The Last of Us. Joel, jego wierna, właściwie nie niewierna, nowiutka snajperka, której pewnie nigdy nie użyjemy, bo ja zdecydowanie bardziej wolę się skradać albo strzelać shotgunem. Son na wapicz. Jebany snajper! Kurwa! Widzieliście skąd to? Z drugiego końca ulicy. No dobra. Zostańcie tutaj. Nie! Zanim zaczniecie, spróbujcie odwrócić jego uwagę. Ja w tym czasie spróbuję go podejść. Okej. Hej. Ostrożnie. Spokojnie. Niby ulica. Ale to musi być kilka możliwości. O, tu jesteś! Da, schowaj się w domu! Tak. No, się na pewno nie skończy dobrze. Aber. Mardowałem apteczkę. Czy tu po drodze jeszcze czegoś nie ma? Chyba nie. Schowaj się w domu! Na pewno ci to pomoże! Wow! Okej, nie wiem skąd ten facet się tu wziął, ale zupełnie mi się to nie podoba. Trzeba to będzie zrobić inaczej. Sana babicie. Was tu jest więcej, co? Da, schowaj się w domu! Na pewno ci to pomoże! Nie, tak to się chyba nie uda. Ups. Tak to się nie uda, na pewno. Ou, ou, nie to. Nie to miałem na myśli. No dobra, nie szkodzi. Mamy tu nadwyżkę amunicji i tak. Sonna. Tych skubańców tu jest więcej. Przeładować, co? Skubanie. Idę. Nie masz dokąd uciec. Czy byki tu ich więcej jest? Sanowa. Za tym spalonym budynkiem! Okej. Ciężka sprawa.
O! Shit. Gnojki. Cholera. Dobra, tych paru załatwiłem. To mnie kosztowało trochę amunicji. No i broń straciłem. Okej, ważne, że żyjemy. Na razie apteczkę sobie podaruję. Skubańcy na pewno są też po drugiej stronie ulicy. Tutaj! Shit. Osłaniaj mnie! Ruszaj! Baniec spostrzegawczy. Kiepsko z tymi moimi podchodami. Ci goście. Ułożą. Skubaniec ze snajperką, kurde, spostrzegawczy jest na maksa. No chodź, nie zrobię ci krzywdy! Słowo harcerza! Nie, przez płot nie przerzucę. Sonowa! Zabracie, chłopcy! Skurwysyn! Gdzie polazłeś? Ej, rozdzielić się! Shit. Cholera, dostał bańkę. Okej, spokojnie, wycofujemy się. Braci, chłopcy! Niedobrze. Nie wygląda to za dobrze. A dokąd to się wybieramy? Son of a bitch! Braci, chłopcy! Byłem cichy. Spróbujemy iść zejść z drugiej strony. Kolejna apteczka w diabły. Z te podchody. Sprawdźmy tutaj. Rozejrzyj się. Jest tu więcej, ale ammo nieźle marnują. Ten snajper niewiernie. Jest za samochodem! Sonowa.
Brać ich, chłopcy! Skurwysy! Okej, okay. Tam są drzwi otwarte, są. A ty, brać ich, chłopcy! Próbują podejść? Nie, nawet nie. Tego snajpera z Kubańca nie dopadnę za Chiny. Braci, chłopcy! Ktoś tu jeszcze został? Nie widzę stąd. Nie słyszę. Tu żadnego wyjścia nie ma? Tylko jakieś środki opatrunkowe. Na części nie, te środki. Okej. Dobra, tędy nie przejdę. Tylko jeden tam został? Tylko snajper? Jeszcze tu się jeden kręci. Braci, chłopcy! No dalej, wychyl ten łeb, kurwa! Próbujesz się do mnie podkraść? Trzeba było łuku używać, co? Nie, nie było okazji, tak prawdę powiedziawszy. Wracaj, kurwa, skądś przyszedł! Masz tu gdzieś kolego? Coś czuję, przyjacielu, że skończyło się twoje strzelanie. Dobrze czuję? Trzeba uważać, żeby tu żadnych pułapek nie było. Tego mam pełno. Da się coś z tym zrobić? Pewnie, że tak. Są takie miejsca chyba, po których za Chiny nie da się skradać. Tutaj snajper cały czas miał mnie na oku. Cholera, koraliki. Mam nadzieję, że nie zrobią hałasu. Robiły, ale niewiele. Ładnie położyłem. Nie przyjrzałem się, na którym piętrze ten skubaniec siedział. Okej, spokojnie. Chyba na górze, teraz będzie pewnie czekał na schodach. Może jest jakieś inne wejście? Ani słowa, spokój i cisza. Przestał hałasować facet? Co? Tędy nie przejdę.
Miałem wrażenie, że to był stojak. Skurwiel! Tak jest. Moje strzelanie, tak? Maria, rykoszet? Coś jeszcze? Ruszajcie się. Szlachbyt. Skurwysyn! Ucz się strzelać. Muszę strzelać teraz, bo potem będzie kiepsko. Tak. O nie, nie, nie. To ci cholerni turyści z miasta. Dalej, Henry. Myśleliście, że nam uciekniecie, co? Tego i tak nie ruszę, co? Mother! Rany! Ale to była jazda! Wszystko w porządku, Sam? Nic mi nie jest! Dzięki, Joel! Macie za co dziękować, bo ja strzelać nie potrafię kompletnie. Okej. Udało się. Musimy uciekać. W porządku. Sam!
Henry! Sam, w porządku? Tak, nic mi nie jest. Na pewno? Nic mi nie jest, mówiłem. Nie podoba mi się to. Dawaj, dawaj! Spadamy! Szybciej, szybciej. Jesteś cały? Jestem. Ktoś oberwał? Nie. Wszyscy cali. Nic ci nie jest? Dobra, chyba pora stąd spadać. Chodźcie. Idziemy. Uff. Jaja sobie robisz. Nie, poważnie. Były urodziny Tomiego. Miał tylko jedno życzenie. Wypożyczyć dwa Harley'e i ruszyć w trasę. O, stary. Dałbym się pociąć za rundkę dookoła bloku. Chociaż jedną. I jak było? Dobrze, nawet bardzo. Dobrze? Czy ty go słyszysz? Człowieku, dawaj szczegóły, opisz go. Wiecie co, chyba lepiej będzie, jak zostawię was samych. Nie, Eli. To nie jest zwyczajny motocykl, dobra? Musiałabyś wsiąść na to cacko, poczuć moc, przekonać się sama. O, tak. A skąd wiesz? No, widziałem go w moich snach. Okej. Chyba nikt ode mnie już tutaj nie dotrze. Najgorsze jest to, że nie wiem, co powiedzieć Samowi. Sam zrozumiałem. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci dwaj są sobie przeznaczeni. Co robisz? Przeglądam zapasy, które dzisiaj znaleźliśmy. A, rozumiem. I jak tam nasze brzoskwinie w syropie? Henry cię przysłał? Nie. Dlaczego miałby mnie przysłać? Żeby sprawdzić, czy czegoś nie spieprzę. Myślę, że wszyscy nieźle się spisaliśmy. Zwłaszcza ty. Wszystko w porządku? Ta, nic mi nie jest. Dobra. No... To... Dobranoc. Czemu ty nigdy się nie boisz? A kto powiedział, że nie? To czego się boisz? Poczekaj. Skorpiony nie są fajne. I... Nie lubię samotności. Boję się, że zostanę sama. A ty się boisz? Boję się zarażonych. A jeśli to wciąż są ludzie? I tam w środku są uwięzieni we własnym ciele? Boję się, że mnie też to spotka. Okej. Słuchaj, po pierwsze tworzymy zespół. Pomagamy sobie nawzajem. Po drugie... Zarażeni tylko przypominają ludzi, ale w środku już nimi nie są. Henry mówi, że ich już tu nie ma. Że wrócili do swoich rodzin. Do nieba. Myślisz, że to prawda? A sama się zastanawiam...
To znaczy, chciałabym w to wierzyć. Ale nie wierzysz? Chyba nie. Tak. Ja chyba też nie. Z tego wszystkiego prawie bym zapomniała. Proszę. Nie pokazuj mu, to ci go nie zabierze. Okej. Padam z nóg. Śpij dobrze. Źle się zapowiada ta historia, co? Chłopak ugryziony, co? Rany! O, ładnie pachnie. Dzień dobry. Gdzie sam? Niech się przynajmniej raz wyśpi. A. Jak chcesz, żeby zjadł z nami, to idź go obudzić. Okej. Sam? Cholera, zaraził się! Kurwa, to mój brat! Jebać to! Cholera! Eli, nic ci nie jest? Nie, o Boże! Sam? Nie. Sam? Henry? Nie ruszaj się. Henry! Coś ty zrobił? Sam! Wezmę od ciebie broń, okej? Okej, spokojnie. To twoja wina. Nikt tu nie jest winny. To wszystko twoja wina! Henry! Henry, nie! O Boże. Jesteśmy blisko miasta, prawda? Tak, parę kilometrów. Gotowy na spotkanie z braciszkiem? Po prostu chcę tam dotrzeć. Denerwujesz się? Sam nie wiem. No to ładne historie, co? Chyba nie można tego skomentować w sensowny sposób. Nie każdy na miejscu tego starszego brata zachowałby się inaczej, ale... Trudno go winić, co? Gdzie winić? To nawet nie jest kwestia winy. O. Magnum. No cóż, trzeba iść do przodu, nie? Zapasu. Zróbmy to w ten sposób. Dalej nie pójdziemy. Będziemy trzymać się rzeki. Tak najszybciej dotrzemy do Tomiego. Chodź. Tędy nie zajdę, co? Raczej nie wygląda. Nie wydaje się jakoś wysoko. Ale tu jest bezpiecznie. Co takiego zaszło na zmianę? Co masz na myśli? Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej.
A, no tak. Ale o co chodzi? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. Ta twoja koleżanka, Marlin, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł i odpuścił sobie wzniosłe idee. Zdaje się, że rzucił na odgórę. Nie chcę więcej widzieć twojego koszyka. Dobra. Ale pomoże nam? Jedynie się przekonać. Chodźmy. Sprawdzimy, co na górze. Nie jestem do końca pewny, czy mam iść w tą stronę, czy w drugą, ale... To jest chyba mniej więcej dobry kierunek. No cóż, ale tak czy siak, spotkanie z bratem zostawimy sobie chyba na jutro, nie? Pozdrawiam was zatem bardzo serdecznie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Do rychłego. Jutro, czyli. Pa, pa. Zgiermulno.